Mamy wtorek, 26 grudnia. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na Inowrocławski Magazyn Miejski. A dziś świąteczny recital taneczny. Świąteczne spotkanie w Akademii Siatkówki. Kilkuset tancerzy wzięło udział w świątecznym recitalu Szkoły Tańca Raz, Dwa, Trzy, który 21 grudnia odbył się na deskach Teatru Miejskiego. 400 tancerzy wzięło udział w świątecznym recitalu Szkoły Tańca Raz, Dwa, Trzy, który odbył się na deskach Teatru Miejskiego. Hip-hop, dancehall, zumba, jazz, taniec towarzyski. Tancerze prezentowali się w różnych stylach tanecznych i wielu konfiguracjach, dbając o odpowiednią oprawę kostiumową i wyjątkowy blask sceniczny, ale bowiem motywem przewodnim popisów tanecznych było światło. Lampki, lampeczki, lasery, fluorescencyjne elementy. To wszystko wzmacniało przekaz artystyczny. Młodzi artyści wiedzieli, jak zwrócić uwagę widzów i zasłużyć na gromkie brawa. Podopieczni Moniki Cichockiej, szefowej tanecznej rodziny Raz, Dwa, Trzy, pokazali, że mają w sobie tyle wewnętrznego światła, że wystarczyłoby do oświetlenia ponad połowy miasta. Zwieńczeniem widowiskowych prezentacji tanecznych był show połączonych sił. Ten sezon jest dla nas wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 10 urodziny. Cały rok kręci się wokół tego tematu i przygotowujemy się pilnie do czerwcowej gali dziesięciolecia. Chcieliśmy również, żeby nasz recital świąteczny nawiązywał do tego wielkiego święta, bo jest to dla nas naprawdę wielkie wydarzenie. Tematem przewodnim jest światło. Światło i ruch. Taki mamy temat przewodni recitalu. Wszystkie grupy dostosowują się właśnie do tego tematu. Wystąpi dzisiaj 400 tancerzy naszych w sumie z oddziału Inowrocławskiego, naszej szkoły tańca, w różnorodnych choreografiach, w różnorodnych stylach tanecznych. Miłośnicy siatkówki wzięli udział w świątecznym spotkaniu, które odbyło się w hali widowiskowo-sportowej. Nie zabrakło życzeń i prezentów. Najpierw na młodych sportowców czekała solidna rozgrzewka w postaci różnych konkurencji sprawnościowych. W ruch poszły pachołki, szarfy i piłki. Po kilkudziesięciu minutach zabawy prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza w towarzystwie jego zastępcy Wojciecha Piniewskiego oraz dyrektor OSIR Wiesławy Pawłowskiej wręczył dzieciom specjalne koszulki i świąteczne paczki. To niecodzienne spotkanie odbyło się w ramach działającej od niedawna w naszym mieście pewnej akademii. No, jesteśmy na zajęciach Inowrocławskiej Akademii Siatkówki. Jest to nowy twór, który skierowany jest do najmłodszej grupy dzieci w Inowrocławiu. Chcemy ich zachęcić do zdrowego ruchu, stworzyć taką u nich mentalność, żeby podchodzili do sportu. Jednym słowem, kocham piłkę. No, trzeba powiedzieć, że już pierwsze sukcesy na koncie są. Są, bo myślimy, że może ta ekipa będzie kontynuatorem dawnych tradycji, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w 2009 roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w Kinder i w 2010 roku. No i ci chłopcy, którzy tu u nas grali, no, grają w PLS-ie, czyli w najwyższej lidze polskiej, no i za granicą. No i jeden z zawodników był najlepszym zawodnikiem na Mistrzostwach Świata Juniorów, Kamil Doroszyński. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie Inowrocławskiego Magazynu Miejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już po świętach. Inowrocławianie już po raz 14 uczestniczyli w bożonarodzeniowym cudzie świątecznym. Wrota szopki z żywymi zwierzętami otwarto na rynku. W tym roku na głównej płycie miasta pojawiły się prawdziwe tłumy. Uroczystego otwarcia szopki pełnej egzotycznych zwierząt dokonał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Marcinkowskiego, a także radnej wojewódzkiej Elżbiety Piniewskiej. Później przyszedł czas na różnego rodzaju atrakcje. Najpierw wszystkich zgromadzonych zaskoczył Święty Mikołaj, który niespodziewanie zszedł z dachu jednego z budynków. Mieszkańcy miasta mieli okazję spróbować kilku tysięcy potraw, m.in. grochu z kapustą, zupy grzybowej, smażonej ryby czy żurku. Tym razem namioty z pysznościami zostały rozstawione tak, że miejsca na rynku nie brakowało. No dzisiaj mamy 14. inaugurację, ale po raz pierwszy takie rozwiązania logistyczne, bo dużo
dużo przestrzeni. Tak, muszę przyznać, że te 14 lat to lekcja dla nas i każda szopka właściwie jest inna. Myślę, że to uważają również mieszkańcy, że sama szopa jest inna. Zarówno zwierzęta w niej, ale oprócz tego cała infrastruktura szopki. Ustawiliśmy tak stoiska, tak nasze, że tak powiem, tą infrastrukturę logistyczną, aby jak najwięcej przestrzeni zostawić mieszkańcom, którzy mają dowolnie zmierzać albo do szopki, albo do namiotu z wydawanym pożywieniem, ponieważ mamy bardzo dużo potraw, nie tylko jakościowo, czyli i rodzajowo, ale również ilościowo, właśnie po 2000 prawie porcji z każdego rodzaju. Myślę, że daje nam to taką swobodę korzystania i nie ma zmęczenia. Myślę, że to jest przyjemne akurat w przededniu Wigilii. Od razu muszę zapytać o święta. Jak pani spędza z rodziną tradycyjnie? Czy może jakieś Karaiby, coś egzotycznego? Dla mnie święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim tradycja. Tradycja, którą bardzo pielęgnuję w moim domu. To choinka, wigilijny stół i cała rodzina. A w tym roku są to święta szczególne, ponieważ niedawno urodziło się wnucze, dziewczynka, którą bardzo cieszę się, że witam na tym świecie. I ona tym bardziej dodała charakteru tym świętom. Będą wspaniałe. Tradycyjnie potrawy serwowali przedstawiciele władz miasta, m.in. zastępca prezydenta Inowrocławia Ewa Witkowska. No tak, już magię świąt, jak przygotowanie w takim razie? A pracowicie. Odpowiednio wcześniej oczywiście pierniki się upiekły. Teraz pierogi z grzybami również już są zrobione, z kapustą i z grzybami. No ale najwięcej przygotowań oczywiście w ten dzień przed Wigilią, w dzień wigilijny, czyli weekend pracowity, ale już rzeczywiście wyczekujemy z niecierpliwością tego spowolnienia, tego czasu wyciszenia i spędzenia w rodzinnym gronie oczywiście tradycyjnych świąt. Ale to gdzieś w tropikach, czy tu na miejscu? Nie, święta tradycyjnie muszą być na miejscu, z rodziną, w rodzinnym gronie, ze znajomymi. To jest ten czas, żeby usiąść, mieć tą chwilę wolnego czasu, żeby z tymi znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną posiedzieć, nacieszyć się sobą. Więc jak najbardziej z rodziną, tradycyjne potrawy i jak najbardziej tradycyjne rodzinne święta. W czasie świątecznego spotkania najmłodsi otrzymywali z rąk świętego Mikołaja prezenty lub słodkości. Nie zabrakło też różnego rodzaju występów i innych artystycznych atrakcji. Jak zwykle dopisali motocykliści z Riders Club Inowrocław. Być inauguracji szopki bez Riders Club Inowrocław. Jesteście jak co roku, ale dzisiaj ze specjalną akcją. Tak, jesteśmy jak co roku. Jesteśmy z jednym z klubów, który robi to najpóźniej chyba w Polsce, bo wszyscy korzystają z okazji i robią to na początku grudnia. My tak staramy się przed samą Wigilią, tak jak miasto tutaj organizuje szopkę bożonarodzeniową, to my też staramy się pomóc wtedy. Specjalna akcja po imprezie tutaj na rynku. Z naszych środków ufundowaliśmy prezent dla niepełnosprawnej Oliwki. To są pampersy i mokre chusteczki, które są jej niepotrzebne na co dzień dla codziennego życia. Jak szef Riders Club Inowrocław spędza święta? Na motocyklu, w trasie? Wigilia od pracy, a święta z rodziną w domku. Organizatorem szopki był Urząd Miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Kujawskie Centrum Kultury.